Okej, dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania? I chciałam też dodatkowo zapytać, jak w ogóle u Was sytuacja w zakupach z ostatnich dni? Jakie informacje z frontu? Chyba, że Jaromir, chciałeś jeszcze coś dodać. Nie, spokojnie. Weźmy pytania, opinie, bo to, żeby to było interaktywnie. I to jest ostatni slajd, który tutaj mam, ale to możemy wziąć na samym końcu. Nastała cisza. No właśnie, aż niepokojące, słuchajcie. No to ja jestem na rynku surowców rolnych, tak zwanych, i rzeczywiście obserwujemy no, never ever before, tak, pik cenowy. Czyli nie wiem, z około 200 euro za tonę pszenicy mamy 380 kilka, więc rzeczywiście staramy się żyć spokojnie, jesteśmy zabezpieczeni, obserwujemy, tak? Natomiast ktoś, kto nie jest zabezpieczony, no myślę, że ma dosyć duży stres w tym momencie. A w jaki sposób się zabezpieczacie? To są to kontrakty, tak, jakby długoterminowe. Oczywiście wiemy, że wszystko się może zdarzyć, tak? Natomiast na razie bazując na tym, co się dzieje, na relacjach i długoterminowych, jakoś jeszcze jest spokojnie. Ale wiemy, że może jutro, może za 5 minut się zmieni wszystko. Tak. Bardzo fajny komentarz, dlatego że te skoki cen gwałtowne, zobaczycie, że one zostaną wymazane. Dlatego, że my najprawdopodobniej, jeżeli banki centralne zrobią to, co chcą zrobić, czyli ograniczenie tego dopływu świeżej gotówki i pozwolenie gospodarkom na schłodzenie się, najprawdopodobniej będziemy wchodzić w fazę stagflacji, czyli to jest bardzo niebezpieczna mieszanka tego, że będziemy mieli osłabienie gospodarcze i rosnącą inflację. I tutaj myślę, że to będzie miało negatywny wpływ generalnie na rynek surowców na końcu tego cyklu. Myślę, że cykl być może już się powolutku zacznie kończyć, ta wielka hossa, no zobaczymy, ale to, co tutaj Agata powiedziała, to zabezpieczanie się na różne sposoby, można fizycznie, ale można też na przykład przez kontrakty terminowe na pszenicę. Są instrumenty, którymi się możecie zabezpieczać na rynku finansowym. Także. Nie, no wiemy, tylko nie korzystamy bezpośrednio, tylko nasi dostawcy korzystają, bo my nie kupujemy pszenicy, tylko wyroby, które są z niej wyprodukowane, mąka, tak. Okej. No właśnie, i tutaj jest bardzo fajny temat, bo jeżeli macie tą świadomość, że oni się zabezpieczają, to też macie po prostu no, inną pozycję negocjacyjną, bo oni do was po prostu nie przychodzą i nie mówią, proszę tutaj dać, bo wzrosło, tylko wy wiecie, że się zabezpieczają. Huty tak robią, producenci miedzi, aluminium tak robią, ale kupcy często zupełnie nie myślą, żeby sprawdzić, czy się zabezpieczają i łykają podwyżki. Nie? Dziękuję. Dziękuję, Agata. Cześć, Jaromir, tu Tomasz. Słuchaj, ja mam pytanie, bo wspomniałeś o aluminium. A w ostatnim czasie Goldman Sachs wypuścił prognozy do 2025, że aluminium rok do roku będzie tam około 20-25% rosło. Myślisz, że to się ziści po zakończeniu na przykład tej durnej wojny, która trwa teraz? Czy tak jak wspomniałeś, że może się to schłodzić i powrócić do jakichś takich normalności? Powiem ci tak, i tutaj może pokażę ten slajd. Rosja jest dużym producentem aluminium generalnie. I to, co omawialiśmy, chyba to było we wrześniu, jak mieliśmy, czy w październiku, nasze warsztaty. Mówiłem wtedy, że myśmy gdzieś tutaj byli, tutaj w tym momencie. Mówiłem, że się schłodzi i trzeba obserwować, jak się będzie sytuacja rozgrywała. Sytuacja się rozegrała tak, że aluminium zareagowało na to, że Rosja została odcięta od systemu SWIFT, czyli nie wiadomo w ogóle, czy Rosja będzie w stanie nie tyle eksportować fizycznie, bo to oni będą mogli robić, ale nie będzie tego robiła, bo nie będzie mogła płatności dostawiać. I tutaj przejdźmy na chwileczkę do tego, gdzie Rosja najwięcej eksportuje i wrócę do twojego pytania. Czekajcie, tutaj to jest. Zauważcie, że Rosja najwięcej eksportuje do Unii Europejskiej i do Chin.
Nie mam niestety rozbicia tutaj na to, co to jest, ale tutaj w takim artykule chyba to tutaj było, że Chiny bardzo dużo aluminium od Rosji biorą. Zaraz niech ja to zobaczę tutaj. Aha, tak. Patrzcie. Biggest buyers of Russia aluminium. Zobaczcie, jest Turcja oraz Chiny. Turcja poważne problemy ze względu na walutę ma. Rosja teraz też. Turcja jest w NATO, więc oni nie będą mogli raczej transferów robić. Natomiast Chiny są strategicznym przyjacielem Rosji. Oni sankcji nie zamierzają nakładać. To potwierdzałem z osobami w Chinach. Przynajmniej na tyle, na ile jest to w opinii publicznej, znaczy jest to przekazywane przez władze chińskie. Oni chcą z Rosją współpracować i oni biorą bardzo dużo aluminium. To co oznacza, że ten przemysł powinien funkcjonować, Rosja będzie to kupowała, znaczy Chiny będą to kupowały, natomiast bardzo dużym problemem tutaj jest to, że ceny energii poszybowały w taki sposób, że na pewno wpłynie to na to, ile aluminium będzie kosztowało. I teraz z tego, co dwa dni temu chyba gdzieś czytałem, gdzieś mi się przewinęło, muszę znaleźć ten wykres, ale na teraz koszt produkcji aluminium jest wyższy niż jego cena. Więc to, co tutaj, teraz wracając do ciebie, to, co tutaj widzimy, to jest oczywiście spike pewien i jest to no, taki trend, który wygląda na dosyć silny. Ja do Goldman Sachsa podchodzę w taki sposób i posłużę się tutaj własnym doświadczeniem. W 2008 roku, na 3 miesiące przed tym wielkim kryzysem, nie, to był 2007 rok, przepraszam, żeśmy kupowali bardzo drogie raporty Goldmana, i który mówił, że na pewno to już teraz po prostu jesteśmy w takim cyklu, że to będzie tylko rosło i to tam chyba mówili 5 czy 10% rocznie na aktywach, na surowcach, po czym rok później wszystko się zawaliło i skorygowało. Ja bym nie bardzo podchodził tak w sensie takiego zawierzenia 100% w to, co mówi Goldman. Przeciwnie, często Goldman i te duże instytucje, pamiętajcie, że oni inwestują na tych rynkach. Oni często wypuszczają informacje, które mają rynek nastawić w pewien sposób, a oni pozycjonują się w sposób odwrotny. Więc na Goldmana bym uważał. To, co ja widzę tutaj, to jest, tu jest poziom $3900 za aluminium. To jest myślę poziom, do którego możemy dojść. 25% rok do roku? Nie sądzę. Trzeba obserwować. Myślę, że za około kwartał, jak będziemy mieli trochę lepszą sytuację dotyczącą tego, co banki centralne, szczególnie Fed, zrobi ze swoją polityką monetarną, wtedy będzie lepszy czas na to, żeby obserwować, co się dzieje i postawić jakieś tezy, zobaczyć, jak rynek reaguje. Także wszystko zależy od tego, czy Rosja będzie SWIFT miała, wszystko zależy od tego, czy ceny energii skorygują. Jeżeli tak, to na aluminium, myślę, powinniśmy mieć też ustabilizowanie albo cofnięcie. Zobaczymy. Nie wiem, czy odpowiedziałem wyczerpująco, ale mam nadzieję, że troszeczkę jakiegoś takiego światła wrzuciłem tutaj. Na tą chwilę jak najbardziej wystarczająco. Dzięki. Dobra, Kamil, dajmy sobie jeszcze czas może na, nie wiem, dwa ostatnie pytania, bo to już jest 18, także jeszcze dwa jakieś pytania. Cześć Jaromir, ja bym chciał zadać pytanie, może trochę odbiegające od dzisiejszego tematu, natomiast myślę, że wiele osób teraz zastanawia się nad cenami stali, co się będzie działo, jeżeli chodzi o podaż surowca, została troszkę ograniczona, tak, bo są duże złoża zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji. No i jak przewidujesz, jak to się będzie kształtowało, bo jeszcze zanim się podłączyłeś, to tutaj wymieniliśmy kilka słów z innymi uczestnikami, też zmagają się z problemami, jeżeli chodzi o dostępność tego surowca i panuje taka panika na rynku, jeżeli chodzi o zakupy, zwłaszcza tych materiałów, tych produktów, które bazują głównie na stali. Dobrze, ja tutaj się może odniosę do czegoś, co przygotowałem chyba może ze 3 miesiące temu. I pokażę ten slajd.
Tak, trochę na żywioł pójdę. Mam nadzieję, że mi tutaj to wyjdzie. Dobra. Słuchajcie, więc zacznijmy od tego, jak, w jaki sposób stal jest produkowana globalnie. Więc większość to są te piece, typowe piece tlenowe. I tutaj widzicie, że Polska na przykład całkiem dużo stali produkuje, ale Chiny również produkują. No, Chiny są jednym z większych producentów. Zobaczmy tej Rosję, bo na Rosję nie zwracałem wtedy uwagi. Jest Russia. No też bardzo dużo, 71 milionów ton Rosja produkuje. I teraz zauważcie, jaki jest udział pieców, które po prostu bazują na tym standardowym procesie, czyli używają tych paliw takich no, węglowodorowych, versus piece elektryczne. Rosja ma 32% piecy elektrycznych, więc co to oznacza? To oznacza, że mają no, ograniczone możliwości do przerobu stali, efektywnego przerobu złomu, natomiast na pewno będą im przeszkadzały rosnące ceny surowca. Aczkolwiek oni mają no, rodzime dostawy, więc pewnie na innych warunkach. Zauważcie, Chiny mają 90% produkcji stali jest w tych najbardziej energochłonnych piecach i Polska ma tylko 50%. Jak ja widzę rynek stali? Generalnie Rosja nie wygląda źle, bo oni mają no, około 65% tego energochłonnego, ale ja myślę, że w krótkim terminie, dopóki się sytuacja na Ukrainie, między Rosją a Ukrainą nie wyklaruje, to możemy mieć po prostu skoki cenowe na stali i to takie wiecie, gwałtowne z dnia na dzień. Natomiast rynek stali się bilansuje. Rynek stali jest w innym stanie niż on był w zeszłym roku. I jeżeli ceny pójdą do góry, to nie sądzę, żeby to było coś, co będzie trwałym trendem. Więc osobiście tutaj tak rozumiejąc te mechanizmy i rozumiejąc to, gdzie ta stal i w jaki sposób się ją produkuje i mając na uwadze to, że no, mam nadzieję, że się ta sytuacja wcześniej czy później rozwinie i te no, relacje handlowe zostaną jakoś nawiązane, to ja bym tutaj nie panikował. Bardziej bym panikował na rzeczach typu nikiel, palat, no bo tego jest mało, Rosja jest rzeczywiście głównym producentem i tutaj rzeczywiście ten supply, czyli ta podaż, no to jest tak naprawdę odcięcie praktycznie wszystkiego. Na stali mamy bardzo dużo na świecie producentów, co oczywiście mogą wykorzystać w celach tam krótkoterminowego arbitrażu, ale ja raczej bym się nie obawiał zbytnio tutaj o stal. Taka jest moja opinia. Okej, okay, dzięki. Mhm. Cześć Jaromir. To idąc tropem Kamila, też tutaj zajmujemy się sprzedażą produkcji i sprzedażą produktów, które są wykonywane ze stali, ale tutaj producentami bardziej azjatyckimi i chciałam się zapytać o ten obszar, o którym wspominałeś, że jest bardzo ważny, jak sprawdzać, może jest jakiś sposób, może jest jakiś raport, strukturę zadłużenia dostawców, na przykład w Chinach, w tym łańcuchu dostaw, ponieważ no tutaj hedgingi zakupowe dopiero przed nami, no niemniej jednak ten obszar jest istotny na tyle, żeby móc kontrolować też dostawcę pod względem struktury zadłużenia. Najlepiej. Tym bardziej, najlepiej... że waluta RMB, no tak jak mówisz, jest regulowana poza systemem. Tak. Więc tak, zadłużenie sporo spółek chińskich, znaczy generalnie Chiny lubią dolara. Jak się do Chin pojedzie, to ci, co byli, to wiedzą, że tam za dolara to można wszystko kupić. Natomiast ja bym po prostu zaczął od tego, co jest najprostsze, a mianowicie poprosił dostawcę o to, żeby on po prostu powiedział, żeby spotkać się z, na przykład, nie wiem, z kontrolerem finansowym czy z kimś od księgowości, jak oni jako firma w jaki sposób będą reagowali na wzrastające stopy procentowe.
W Chinach, spójrzmy szybciutko tutaj, pokażę wam taką też stronę. Spójrzmy tutaj na Chiny, zobaczmy, jakie oni mają stopy procentowe teraz. Ja myślę, że tam kilka procent pewnie jest. Tak, zobaczcie. Chiny mają tutaj stopy procentowe na poziomie 3, około tam 3-7%. Zauważcie, że oni też te, weźmiemy na maksa tutaj sobie, ten wykres. Dobra, to jest od 2014. Te stopy bardzo zostały ograniczone, ale one wciąż, jeżeli chodzi o obsługę zadłużenia, no to wciąż są o 3,5 punkta procentowego powyżej tego, co jest wszędzie indziej na świecie. I teraz, jeżeli taki dostawca ma strukturę zadłużenia tylko w renminbi, no to jest kwestia tego, żeby porozmawiać z nim, jak oni oceniają ryzyko tego, że na przykład Narodowy Bank Chiński, Centralny Bank Chin będzie chciał podnosić na przykład stopy procentowe. Czy oni widzą ryzyko, więc zacząć od tego z dostawcą. Potem ze swoim kontrolerem czy księgowym, dyrektorem finansowym, jest kilka wskaźników, które, pod które wrzucając dane możemy mieć bardzo fajny dostęp i obraz tego, jak zestresowany w cudzysłowie finansowo jest dostawca. Tam chyba jest takich 5 czy 6 wskaźników. Jednym z nich jest taki quick asset ratio chyba, tam no jest ich kilka, już teraz nie pamiętam. W każdym razie zrobić coś takiego, poprosić dostawcę, żeby wpisał te dane i niech twój dyrektor finansowy razem z tobą oceni, czy jest jakieś ryzyko, czy nie. Jeżeli jest jakieś ryzyko, no to się no podejmuje różne działania, łącznie z tym, że można takiemu dostawcy na przykład pomóc. Także ja bym zaczął od takich, od takiej formy, czyli po prostu spytać się, jak oni sobie radzą, czy widzą w ogóle ryzyko i jak sobie zamierzają radzić, jeżeli by to miało iść dalej na północ, jeżeli chodzi o stopy procentowe. Dziękuję. No dobra, słuchajcie, to jeszcze jedno pytanie i przechodzimy wtedy do już części podsumowującej. Jeszcze ktoś jakieś pytanie ma? Ja myślę, Jaromir, że więcej pytań będzie za tydzień lub za dwa. Jak już będziemy konkretnie rozmawiać o tym, w jaki sposób te rynki zareagowały i na co musimy zwrócić uwagę w przyszłości, w najbliższej przyszłości. Absolutnie. No i wtedy za dwa tygodnie też będziemy więcej trochę wiedzieli. Także słuchajcie, bez paniki teraz. To, co teraz widzimy, to jest to po prostu nerwowa reakcja. Jeszcze powracając do stali, jeżeli ceny energii będą na takich poziomach jak teraz, to oczywiście ta presja, żeby utrzymywać te ceny na teraźniejszych poziomach, ona może być, ale tak jak mówię, fundamentalnie stal jest dosyć już zrównoważonym rynkiem. No zobaczymy, jak Rosja wpłynie na to. To jeżeli nie ma pytań, to możemy przejść do podsumowania. Dobrze, to ja oddaję, Julia, tobie głos w takim razie tutaj. Tak. Dziękuję. Przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować Państwu, że znaleźliście Państwo czas, żeby się z nami ponownie spotkać i że jesteście głodni wiedzy. No i oczywiście Tobie, Jaromir, za świetną dawkę wiedzy, trochę takie uspokojenie, tak? I super przygotowanie. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o samą Akademię Kupca, to tak jak już mówiłam wcześniej, po webinarze dostaniecie Państwo kod rabatowy na najbliższe szkolenie we Wrocławiu z 7-8 marca. Także jeżeli ktoś się wybiera, to zachęcam do rejestracji dzisiaj, jutro. Bo na szkoleniu o wiele więcej Jaromir jakby o tym opowiada. Tutaj też są byli uczestnicy tego szkolenia, więc myślę, że tutaj na przykład Andrzej może potwierdzić, że po szkoleniu te wykresy są już trochę mniej skomplikowane. Nie wiem, Andrzej, czy się zgodzisz ze mną? Tak, zdecydowanie. Natomiast co muszę przyznać, że po szkoleniu trzeba tą wiedzę powtarzać, bo bez powtórki wiele rzeczy gdzieś tam ucieka. Ale niesamowita, powiem, pokład informacji, wiedzy, więc bez takiego praktykowania po szkoleniu, no niestety gdzieś tak ta wiedza może gdzieś uciec, dlatego polecam, jeżeli ktoś będzie brał udział, od razu
analizować, sprawdzać to, co jest dla niego ważne, no bo to szybko można zapomnieć o tym. Tak, dlatego też mamy te webinary, które trochę odświeżają. Już cały program do końca roku został wrzucony na stronę Akademii Kupca, także zachęcam, żeby wejść w zakładkę wydarzenia, bo będziemy dużo mówić o walutach i dużo będziemy mówić o stali i zobaczymy jeszcze, o czym jeszcze będziemy mówić, no bo to oczywiście nie jest wszystko na ten rok. Na razie mamy tylko tą ofertę z zakresu mechanizmów rynków. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że zobaczymy się za tydzień, za dwa, tutaj też będzie jakby informacja, no bo musimy się do tego przygotować, tak, żeby też być w stanie dać Państwu rzetelną informację, więc do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję, że do zobaczenia z częścią z Was na szkoleniu w poniedziałek z mojej strony, to wszystko jeszcze raz serdecznie dziękuję. Miłego wieczoru Państwu życzę. Ja również wszystkim bardzo dziękuję za wspólnie poświęcony czas, dobre pytania. No i trzymajcie się. Przeżyjemy to jakoś. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dzięki. Również dziękujemy. Również dziękujemy. Dziękujemy za wieczór. Dziękuję. Dziękuję, dobranoc. Dzięki.